Musisz uważać Siemanko, na z tej to, co strony myślisz, Kynek. tego nie mieszać. Witam w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku Myślałem, że to się skończyło przebyliśmy już drogę dawno ze temu. starej kopalni do starego obozu, Musisz uważać a na to, później co tutaj mówisz przy z obcym. jakimś tam kolegą, który nas tutaj przyprowadził. Właśnie ze starego Pogadajmy obozu lżej i o przyszliśmy Jenkinsie, do bo nic obozu nie na bagnie. pokazać. Usmażyłem tutaj mięso. Myślałem, I że to się co? I skończył będziemy zachowaniem tutaj Wasili. szukać jakichś zadań, żeby jak najbardziej podekspić, zanim dostaniemy się do nowego obozu, zanim będziemy po Tak prostu długo, członkiem jak nowego mnie to nie obozu, dotyczy. to tutaj jeszcze będziemy trochę walić ziemię, że no niby do nich chcemy tutaj dołączyć, do tej sekty, ale tak naprawdę Kiedyś takie nie sprawy chcemy. Dobra, to do nie tego było zbyt gościa niby mądre. nie możemy się odzywać, zaraz to wypróbuję, a z tym pewnie Niektórzy będziemy mogli nigdy pogadać. się Dobra. to nie mówią. Cześć, jestem tu nowy. Aha, on po prostu nam nie będzie pewnie odpowiadał. Niech śniący będzie z tobą. Zdycha tylko. Wszystko w porządku, kolego? Dobra, z nim nie pogadamy. Odezwałeś się do guru. Nigdy więcej tego nie rób. To bluźnierstwo. Jeśli jakiś mistrz zechce z tobą rozmawiać, sam się do ciebie odezwie. No dobra, no to już nam mówił strażnik przy bramie, ale z ciekawości chciałem to sprawdzić. Jakichś konsekwencji chyba z tego nie będzie większych. Także luz. Dobra, pogadamy sobie z tym gościem. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Dobra, walimy kita. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalom. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. Dobra. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Czyli po prostu, tak jak wszędzie, trzeba będzie pochodzić, porozmawiać z ludźmi i spróbować w jakiś sposób im pomóc, żeby ci guru zauważyli, że jestem przydatny dla obozu. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Śniący to ich Bóg. No dobra, zapytajmy go o wszystko, po prostu dowiedzmy się, o co tu chodzi. Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Dobra, jeszcze co?
Jak znajdę najważniejsze miejsce? Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Pokaż mi, jak dojść. Pokaż mi, jak dojść. Do laboratorium, do... Chyba nigdzie na razie nie chcemy dojść. Myślę, że najlepiej będzie, jak sami się tu przejdziemy. Niech przyjdziemy. Śniący macie w swojej opiece. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że sami sobie tu pochodzimy i pozwiedzamy, a jak już czegoś będziemy szukać i nie będziemy mogli znaleźć, to wtedy można podejść do tego Lestera. Dobra. Prawo czy w lewo? Prawo. Siedzą tu jacyś goście, oczywiście Bongos. Nowicjusze to są. Obóz na bagnie. No i faktycznie, obóz na bagnie. Nie kłamali. Ale jakie drzewa tu są. Wielgachne. Niektórzy... O dobra, jest ktoś z imieniem. To się już wie. Pogadać chyba. Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście. Ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez śniącego. I co wtedy mówi? Śniący wskazuje nam jedyną słuszną drogę, ale niewierny nigdy tego nie zrozumie. Dobra. Żadnych zadań od niego. Co my tu mamy? Coś tutaj chłopaki działają. Nie wiem, co oni robią. To jest bal, więc on raczej się do nas w ogóle nie odezwie. Porozmawiajmy z tym gościem. Gorin. No kurde. No wstawaj, wstawaj. Nie, on nie chce z nami chyba pogadać, bo już próbowałem. Jeszcze dobra, jeszcze raz spróbuję. Jak on jakąś czynność wykonuje, to musi ją przerwać, żeby z nami porozmawiać. O, udało się. Cześć, jak leci? Twarzą w twarz. Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Bal Orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. No to myślę, że mamy pierwsze zadanie. Tylko nie wiem... Jest, zastępstwo dla Gorima. Chyba tak się czyta to, Gorima. O zmuszenie leniwego Harlocka. Harlocka musimy znaleźć. Dobra, jak będę widział Harlocka, to z nim zagadam. Ale gdzie on może być, nie mam pojęcia. Ale ponoć śpi, no to chyba musimy patrzeć po chatach. No dobra, idę dalej. Czy tu jest jakieś przejście? Drabiny. Dobra, idę tędy. Aha, siedzą tutaj jakieś łebki. Łebki, łebki. Nowicjusz, nowicjusz, nowicjusz. Z nimi nie pogadamy. Jeszcze tam ktoś jest. To jest chyba tylko strażnik, ale no nigdy nie wiadomo. Trzeba podejść zobaczyć. Strażnik. Tam jest jakaś chata w oddali. Ale nie wiem. Na razie tam nie będę szedł. Może później. Na razie wolę się skupić tutaj na obozie. Co my tu mamy? Chyba podchodzimy tak po obrzeżach, mi się wydaje. O, jest ktoś, z kim możemy pogadać. Dobra. Co tu robisz?
Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Nic więcej? Nic więcej. Nie możemy z nim pogadać. Mówi tutaj, że musimy uważać na błotne węże. Nie wiem, nie widzę tutaj nic. Ale coś tam pewnie jest, skoro tak mówi. No w kopalni nas straszyli pełzaczami, no i co? I podeszłem i zaraz wyryźliśmy piach, bo są bardzo mocne, także pewnie te węże też są mocne. Tu są sami nowicjusze i jakiś bal, czyli z nim nie pogadamy. Gdzie by można było podejść jeszcze? O, tam siedzą. Tego Harlocka moglibyśmy znaleźć, ale... Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się. Przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. No właśnie, odezwał się do nas. I teraz tak. Mamy opcję do wyboru. Odezwałeś się do mnie, czy możemy pogadać, albo nic nie mówić. Gdy się odezwiemy, no nie wiem. Myślę, że to jego taka standardowa gadka, żeby nas zachęcić do przyłączenia się do obozu. I jak już się do niego odezwiemy, to przestanie się do nas odezwać, ale spróbuję. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec. Tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. Dobra, dostaliśmy kolejne zadanie w tym obozie. Bardzo fajnie, tylko jeszcze nie wiem, jak je wykonać. Chociaż mam pewne podejrzenia. Mamy sprowadzić nowego członka. I mówił... członka.
nowego członka, który chciałby tutaj właśnie dołączyć do bractwa, do obozu na bagnie. I mówił, żebyśmy szukali w starym obozie. W starym obozie jest jeden taki chłopak, który mówił, że jego kumpel odszedł do obozu bractwa. Więc może on też by chciał. Musielibyśmy z nim pogadać. Ale to jak będziemy w starym obozie, to wtedy spróbujemy to zrobić. A teraz tak, Darion, porozmawiamy z nim, bo widzę, że tu jest jakaś kuźnia. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To musi skiepować. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Może będzie miał coś ciekawego. Myślałem, że to się skończyło już. Coś lepszego niż my mamy. Nie, ma niewykończony miecz tylko. To jest jego najlepsza broń. To dokładnie taki, jak my mamy. Więc nie ma to sensu. I tyle chyba w tej kuźni, bo tutaj z nikim więcej nie możemy pogadać. Ale coś, nowy zapis w dzienniku był. Tylko, że nie widzę tutaj nic. Nic z tym związanego. Chyba, że tutaj. Nie. To nie wiem, o co chodziło. Dobra. O, dobra, mamy Harlocka. Czas zapisać, bo nie wiem, czy nie będziemy musieli mu skopać tyłka, żeby się ruszył do pracy. Przysyła mnie Gorim. Co? Dobra, mamy dwie opcje. Albo bardziej agresywnie, albo mniej. Zaczniemy na spokojnie. Mam ci przypomnieć, że powinieneś go wreszcie zluzować? To bardzo miło z twojej strony. Przypomnij mi znowu, jak już się wyśpię, dobra? Dobra, to nie podziałało, więc spróbujemy coś mocniejszego. Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. Zwycięzca bez dwóch zdań. Bardzo słaby był. Dwa uderzenia i po nim. Nic przy sobie nawet nie miał, żeby mu zabrać, tylko broń. Ale dobra. Dostał tak zwanego kopa, jak to nasz bohater powiedział, kopa w dupę. I teraz zobaczymy, czy się zgodzi pójść zmienić tamtego gościa na stanowisku pracy. Jeszcze pożałujesz. Z pewnością, dobra. Znów szukasz kłopotów? No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzód na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer, zejdź mi z drogi, człowiek. Dobra. Zaraz tam się wrócimy i pogadamy z tamtym. Może dostaniemy jakąś nagrodę. A dobra. Chodź bliżej. Kurde. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Dobrze, zaraz do ciebie przyjdę po prezent powitalny. Ale najpierw skoczę od razu tam, bo jeżeli ten nasz Harlock zmieni tamtego drugiego, zapomniałem jak on się nazywa, no to tamten sobie pójdzie gdzieś pewnie do chaty swojej i już możemy go później nie znaleźć. Więc lepiej to zrobić od razu. To mniej więcej w tą stronę się szło. Bo chciałbym, żeby to zadanie już było wykonane, wypełnione. I odebrać może jakąś nagrodę za to. Nie wiem dokładnie, gdzie to było, ale to już chyba niedaleko. O, dobra. Jesteśmy tutaj. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę.
Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Dobra, odezwał się do nas kolejny guru i teraz dał nam zadanie. Możemy go coś zapytać albo nic nie mówić. Zapytamy go, bo nie wiem, gdzie są ci zbieracze. Może nam udzieli odpowiedzi. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Dobra, nie udzielił nam odpowiedzi. Aha, tu już nie ma tego naszego ziomka. Już sobie poszedł. Ciekawe, gdzie, może tu gdzieś jest obok. Nie udzielił nam odpowiedzi, gdzie są ci zbieracze. No ale znajdziemy ich, a później mamy iść do Korkaloma. Czyli ten, co ma tą recepturę całą. Jeszcze nie wiem, gdzie on jest. Kurczę, no ale nie wiem, gdzie mógł teraz się podzieć ten nasz kolega, co mu pomogliśmy. Bo jednak może by się udało jakąś nagrodę dostać. A nigdzie tutaj nie widzę go. On miał taką zbroję. No może nie jakąś cudowną, ale te to są golasy całkowite, a on coś tam miał na sobie. No ale nic, no może go dziś jeszcze spotkamy. Idziemy dalej. Aha, idziemy odebrać prezent powitalny. Ciekawe, co to za prezent. Tak długo jak. Od razu wiedziałem, że będę zachowaj to dla siebie. Dobra. Fortuno. Witam pana ponownie. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Dostałeś już dziś swoją porcję. Jeśli chcesz więcej, będziesz musiał zapłacić. Najlepiej przyjdź jutro. Dobra, możemy tutaj do niego przychodzić. To coś jak u Snafa. Tam możemy codziennie przychodzić po trawkę z chrząszcza, a tutaj możemy po zioło przychodzić. Fajnie jest, jak jest, dobra. Chcę coś kupić. Ma coś. Czego szukasz? Jeszcze. A może chcesz coś sprzedać? Ale możemy mu sprzedać tak naprawdę, bo ma 230 bryłek rudy. Możemy mu sprzedać te pazury, bo ja myślę, o kurde, to mi się podoba. To jest hajs. I hajs się teraz będzie zgadzał. Dobra, ale hajsu. Czyli bycie myśliwym to bardzo opłacalny biznes. Nie wiem, czy jest sens uczyć się ucznictwa. A może gdybyśmy się nauczyli trochę ucznictwa, to by dużo łatwiej nam szło. Tylko trzeba by było też zainwestować w zręczność. Na przykład strzelić dwa razy w takiego wilka, zanim do nas dobiegnie, a później go mieczem wykończyć. No nie wiem. Dobra. 234. I nawet wszystko nie zostało sprzedane, bo jeszcze są skrzydełka i skóra wilka. A my mamy 550 prawie bryłek rudy. Także już nas stać na te spodnie kopacza, które tam są u Fiska. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, nie będę ich kupował, bo z tego, co tam się dowiedziałem, to można je za darmo dostać. Najlepiej się teraz przespać, bo się noc robi. Do poranka.
Jak stali, tak stoją. Dobra, no idziemy dalej. Co tutaj jest? Tutaj jest jakiś... Tam jest chyba jest ta cała świątynia w skale, a tu jest jakiś dziedziniec przed świątynią. Dużo tutaj ludzi ogólnie. I strażników, i nowicjuszy tutaj się modlą. On na pewno się do nas nie odezwie. Ale co nam szkodzi spróbować? A może się odezwie, jak do niego zagadamy? Może nam da jakieś zadanie, bo nie widzę tu nikogo innego, z kim byśmy mogli pogadać. Cześć, jestem tu nowy. Dobra, nie odezwie się. Ludzie zawsze. A jest, Talas. Porozmawiajmy z Talasem. Nie powinieneś wierzyć zawsze we wszystko. To samo. A, nie porozmawiamy z Talasem. Raczej nie będziemy mogli tutaj wejść na życie, ale co nam szkodzić próbować? Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Dobra. Czyli nie. Czyli my tutaj nie wejdziemy. Być może nawet nigdy tutaj nie wejdziemy, bo skoro nie będziemy, nie dołączymy do tego obozu, to może nigdy nas tam nie wpuszczą. Ale to teraz mało ważne. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Dobra, jest tu dwóch gości. Nie wiem, czy to jest guru. Chyba tak. Tu pierwsze porozmawiam z tym Helwinem. Cześć. Nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. O właśnie. I o nim mówiłem wcześniej, nie wiem czy pamiętacie. Jest tam Dusty i on właśnie mówił o tym gościu, że poszedł do nowego, do obozu Bractwa i być może tego Dustiego nam się uda teraz tutaj ściągnąć. Znam Dustiego. Zamieniliśmy Dusty. Kiedyś kilka słów. Gdybyś go jeszcze kiedyś spotkał, powiedz mu, że głupio zrobił nie idąc ze mną. Życie w Bractwie jest 100 razy lepsze od ciągłego użerania się ze strażnikami ze starego obozu. Nie omieszkam mu tego powtórzyć. No i bardzo dobrze. Jeżeli mu to powiemy, to on może będzie chciał tutaj przyjść i wtedy będziemy mieli to zadanie zaliczone. A teraz sprawdźmy, czy to jest guru, czy to jest normalny gość. Ale chyba guru, bo oni tutaj siedzą. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Jeśli myślisz, że tylko zachowuję... Czyli jeszcze nie jest guru, ale niedługo ma nim niby być, dobra? Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Kor Kaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Jeśli myślisz, że... A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj.
Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Niektórzy nigdy się... Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targu. Przemyślę to sobie. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Aha, wystarczy, że oddamy mu to ziele i on już się za nami wstawi? No ciekawe, dobra. Nam i tak jest niepotrzebne. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Dość tej paplaniny. Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. Dobra, wystarczy, że zaspanujemy magią jakąś przy tamtym gościu. Co my mamy? Mamy zaklęcie sen, więc moglibyśmy to spróbować. Balkadar. Nie wiem, czy on nie był gdzieś tam, w tamtą stronę. Zaraz to wypróbuję, bo to może być ciekawe nawet. Za naszą dzienną porcję zioła dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy. On chyba był w takiej jakby kapliczce. Trzeba przejść koło kuźni i pójść prosto. I chyba w tamtej kapliczce on jest. No ciekawe, ciekawe. Czy to mu zaimponuje? Nasza sztuczka magiczna. W ogóle jeszcze nie używałem magii tutaj nawet, nie wiem. Tak, Kadar, dobra. Zapiszmy to, bo to nie wiadomo, co ja tu naczaruję. I spróbujemy uśpić jakiegoś gostka. Dobra, sen. Aha, i pod czwórką to teraz jest. Czwóreczka. I nowicjusz. Pyk. Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Udało się. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce śniącego? Nikt. To było całkiem proste. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. Fajnie. Czyli bardzo się przydało nam to rozmowa z tamtym gościem. Jeszcze dostaliśmy 250 expa. Chciałbym zwiększyć potęgę moich zaklęć. Kluczem do tego, co to było, jest siła twego ducha. Aha, możemy zwiększyć swoją, no nazwijmy to, moc magiczną. Czyli manę możemy sobie podciągnąć u niego. A zobaczmy jeszcze, co ma do sprzedania. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Krwiopijcy, nie wiem, czy taka książka, właśnie to jest ciekawe, czy ona nam coś da, nie mam pojęcia. Woda. Plan obozu. Aha, i pierścienie. Pierścienie i zwoje z zaklęciami. No dobra, na razie nic nie potrzebujemy. Chociaż taki pierścień jest całkiem fajny. Może warto by było w niego zainwestować. 5 daje. Nie, no 200, a on daje tylko 5. To już lepiej by było zainwestować w jakąś zbroję. To nie, na razie nie. Ale dobrze wiedzieć, że on coś takiego ma. Dobra, mamy tu kilka zadań do spełnienia. Musimy iść nazbierać zioło. Muszę skoczyć do starego obozu i zrobię to tak, że skoczę poza odcinkiem i pokażę wam, jeżeli się uda tego Dostiego przekonać, to pokażę wam, jak już nie będę wracał tutaj. No bo droga jest prosta, wszystkie stworki są już wybite po drodze, to nie ma sensu, żebym po prostu biegł tam i
i wam to pokazywał, więc ja to zrobię, a później wam pokażę. I co? Nie chciałbym teraz. No i chyba tyle, bo tu już gadaliśmy z mniej więcej z każdym. Aha, i jeszcze musimy znaleźć tego Korkaloma, bo ja nie wiem. Wydaje mi się, że cały obóz wiedzieliśmy, a go nie znaleźliśmy, ale chyba Lester może nas do niego zaprowadzić. Pokaż mi jak. Do laboratorium, a tak, a on jest w laboratorium, czyli on może, dobra. Jak ja już tutaj spróbuję wypełnić tą misję z tym Dustym, czy jak mu tam było, jeżeli się uda i z nim tu wrócę, to wtedy się udam do tego Korkaloma. No i dobra, na dzisiaj to tyle, dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć wam!